połowie XIX wieku teksański farmer, niejaki Charles Goodnight, zaprzągł konie do wozu wyposażonego w kuchnię, pułki i wszystkie inne konieczne kuchenne utensylia. I to był właśnie prapoczątek dzisiejszych food trucków. Pan Goodnight przez niemal całe swoje życie jarał 50 fajek dziennie, a w wieku lat 91 poślubił swoją 26-letnią pielęgniarkę. Sprzedawca, którego odwiedzę za chwilę, Piotrek, aż tak ekscentrycznego żywota nie prowadzi, ale nie brakuje mu energii i zapału pionierów. Z jakim sosem, panie Robercie? Bez sosu. Piotrek jest absolwentem technikum samochodowego, ale miłość do majsterkowania połączył z miłością do węglowodanów. I właśnie tutaj, na zapleczu tego food trucka, stworzył najdłuższą w Polsce zapiekankę. Zapiekańsko, chciałoby się powiedzieć. To serowo-pieczarkowe monstrum ma 2 metry i 20 centymetrów długości. A Piotrek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i cały czas pracuje nad ulepszeniem swojego opus vitae. A choć Piotrek, nasz zapiekankowy perfekcjonista, codziennie pożera ogromne ilości białego pieczywa, żółtego sera i pieczarek, to jednak w internecie nie łyka wszystkiego. Jakiś czas temu szukał pracy w food trucku i jeden z ogłoszeniodawców poprosił go o skan dowodu osobistego. Piotrek nie dał się nabrać, bo przecież ze skanem dowodu osobistego czy też prawa jazdy każdy oszust może wziąć choćby chwilówkę. A wtedy Piotrek zostałby... bez sosu. Piotrek znalazł w końcu uczciwego pracodawcę. To właściciel food trucka, przy którym stoimy. A reszta jest już historią. Szapoba, Piotrze. W internecie bądź jak Piotrek. Nie musisz być mistrzem keczupowych szlaczków, ale w internecie zachowaj ostrożność, kiedy ogłoszeniodawcy proszą cię o skan dowodu osobistego czy też prawa jazdy, gdyż mogą go wykorzystać do oszustwa. Pamiętaj, w internecie nie łykaj wszystkiego. A wiecie, jak się nazywa taniec zapiekanek? Zapiekankan.